dobry bardzo kochani, witam was serdecznie z samochodu, tak, bo wiem, że bardzo lubicie car vlogi, więc oto on, kolejny. Muszę tutaj czasami przytrzymać, jak jest taki większy zakręt. O, wyłączę, o, muzyczkę, może tutaj przestanie się gibać, o, jest okej. Okay. Co tam u was słychać? Jak się macie? Jak wam mijają dni i tygodnie? Chociaż jest tak... No niestety, na przykład u nas dzisiaj bardzo ciemno, niezbyt ciepło, 1,5 stopnia pokazuje. No to jednak ja jestem jak zawsze pełna energii, pełna wigoru, mimo że dzisiaj taka dość trudna noc za nami, ponieważ wczoraj wracaliśmy z Andrzejem od znajomej, on odmówił drzemki w południe, no i wiedziałam, że przyśnie, jak będziemy wracać, chociaż mieliśmy niedaleko do domu, ale przeważnie, no jak on takie numery robił, no to po prostu wstawał o 19 czy 20, pobawił się tam ze 3 godziny i szedł spać. Tym razem nie wstał, znaczy nie wstał wieczorem, wstał w nocy. Godzina druga w nocy, a mój syn wyspany wstaje. Do 5 się bawił, ja po prostu ledwo patrzyłam na oczy. Tam Bartek go bardziej przejął, mimo że rano wstawał do pracy. No i młody o 5 poszedł spać, wstał o 8. Więc takie chocki klocki. Ale powiem wam, że odkąd się nauczyłam pić dobrą kawę, to ona jednak ratuje, naprawdę bardzo fajnie. Poza tym, no kurczę, ja miałam wtedy przez całą noc przespane 6 godzin, tak no z jakimiś tam pobudkami na młodego turlanie się, na cyca, na coś tam, więc taka no nawet się czuję wyspana, no. Wiem, że mnóstwo osób się dziwi, jak ja tak mogę być wyspana i wiecie, zadowolona z tego macierzyństwa. Kiedyś przeczytałam taki komentarz jakiejś durnej laski, która pisze, że jak ja mogę być taka pełna energii i w ogóle zadowolona z życia i uśmiechnięta, jak ona ma totalnie niewymagające dziecko, które praktycznie w ogóle się nie budzi w nocy albo się raz obudzi, no i ona jest taka zmęczona, no taka jest śpiąca i w ogóle, no bo to dziecko jej się obudziło na chwilę i musiała zrobić butlę. No i wiecie, no i jajku, jajku, jojczy, 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 no nie? No ja tak mówię, kurczę, no przecież jak wstaję, I wiecie, tutaj jest ten mały nosek, który mnie tak tuli, tak wiecie, to tak się przytają do mnie te małe łapki i całuska dostaje i wstajemy i wiecie, tutaj on sobie jakieś tam ubrania wybiera, skarpetki mi wybiera i potem robimy sobie razem śniadanie i wiecie, planujemy sobie fajnie dzień, albo tak jak dzisiaj właśnie pojechałam do sklepu do nas, do Baby Simy, żeby tam no trochę ogarnąć różne rzeczy. On sobie został z babcią, posiedział z nim 3 godziny, ja mogłam pospełniać się zawodowo, no od czasu do czasu tak robię, no tak wolałabym częściej, no póki co to jest tak raz w miesiącu, że uda mi się na te 3 godziny właśnie go zostawić, mogłabym częściej, tylko po prostu ja nam planuję każdy dzień, żeby on był taki fajny, żeby on się widział ze swoimi rówieśnikami, żebyśmy codziennie w domu nie siedzieli, żeby jednak coś się działo, tak? No, więc wiecie, jeżeli ja wstaję i mam ogrom pomysłów, ogrom po prostu, dostaję ogrom fajnej, pozytywnej energii od was, bo jak się odzywam na Instagramie, no to zawsze jest podwójny albo potrójny odzyw, taka naprawdę super energia. Poza tym mam swoje kumpele, z którymi codziennie rozmawiam na Snapie. Zawsze mogę się im wygadać, one wygadają się mi, rozmawiamy sobie, jest ten kontakt. Kurde, warto wstawać, bo robi się naprawdę mnóstwo rzeczy w ciągu dnia. Ja mam zawsze też, tutaj znowu zakręt, muszę przytrzymać, ja mam też zawsze dni i tygodnie, no może nie całe takie dni, ale tygodnie mam poplanowane, zarówno właśnie z różnymi aktywnościami, jak z tymi rzeczami, które chcę zrobić, czyli po prostu takie listy zadań, listy rzeczy, którą muszę zrobić, mam rozpisaną. Jeżeli się to udaje w większości, no to super, jeżeli nie, no to przenoszę na przykład na następny tydzień, no ale wiecie, to mnie też motywuje, robienie wielu rzeczy napędza taki właśnie mechanizm tego super zorganizowania się i możliwości przyjęcia na klatę jeszcze większej ilości rzeczy. Oczywiście no, jest granica w tym wszystkim, ale no, to jest też coś za coś, tak? Ja na przykład nie mam czasu na seriale,
Oglądam tylko te seriale, które kiedyś tam zaczęłam i to parę lat temu, jak na przykład Chirurgów, więc raz w tygodniu te 45 minut spokojnie sobie wygospodaruję w momencie, kiedy na przykład młody ma drzemkę, tak? To wtedy siadam, nie pracuję i nie gotuję nic, nie sprzątam, tylko właśnie sobie oglądam. No to jest coś za coś, no nie? Potem młody się budzi, syf jest w chacie, bo zanim poszedł spać, no to jednak te zabawki porozwalał. No, kwestia właśnie priorytetów. I więc wiecie, jak słyszę, że jakaś laska, która tylko się dzieckiem zajmuje i nie ma pracy, bo na przykład nie miała do czego wracać po macierzyńskim, dziecko ma mniej więcej półtorej roku, tak jak Andrzej, no może troszkę mniej, no to ona jest taka zmęczona całym dniem, no to tak sobie myślę, wow, tyle czasu mieć wolnego, naprawdę. Ja też cały dzień siedzę z młodym, bo nie ma czegoś takiego, że mamy nianie czy babcie, które non stop u nas siedzą. I wiecie, i my się cały czas bawimy, razem gotujemy, razem sobie sprzątamy. Dla niego to jest... O, czekajcie, poprawię. Dla niego to jest świetna zabawa, właśnie sprzątanie, odkurzanie, zamiatanie. Ja mu mnóstwo rzeczy wymyślam, ale także czerpię z grupy Montessori, bo bardzo mi się podobają stamtąd rzeczy, wiecie, jakieś przelewanie, przekładanie, coś tam. No, mnóstwo jest tego. I no, ja lubię takie rzeczy. Muszę właśnie zrobić filmik, muszę sobie spisać takie pomysły właśnie zabaw z dzieckiem. I tylko, widzicie, to jest trochę tak, że ja nie wiem, czy one się też sprawdzą u starszych dzieci, czy u młodszych, bo po prostu ja je wprowadzam w momencie, kiedy wydaje mi się, że będą one okej dla Andrzeja, kiedy ja je po prostu odkryję, tak? No, ale no jest takich mnóstwo zabaw. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Bo w ogóle od czego ja zaczęłam, że to tak tu zbłądziłam myślą? Nie wiem, to jest właśnie to, że ja się czasami tak rozgadam, błądzę z tematu na temat, przeskakuję, a później tak się zastanawiam, o czym ja mówiłam. No mniejsza z tym, tak? O, tutaj mi trochę kamera lata, tak góra, dół, przepraszam, no ale jest zakręt, więc no niestety. Dalej nie mam tej podkładki takiej, tej silikonowej, żeby mi się aparat lepiej trzymał. No. I co? I co bym miała mówić, że lubicie car vlogi, to od tego zaczęłam? Nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem. No, ale właśnie dzisiaj sobie troszeczkę popracowałam, trochę rzeczy porobiłam, jestem bardzo tym zajarana, a że była trudna noc. Kurde, to faktycznie od pierwszego zdania tak zabłądziłam tutaj. No, ale wypiłam dzisiaj dwie kawy, pierwsza kawa jeszcze przed śniadaniem. Podobno to jest chyba niezdrowo, nie? Ale no cóż, ja poradzę. Jak młody zjadł cyca, a jeszcze leżąc w łóżku, więc wiedziałam, że on dopiero będzie głodny gdzieś za godzinę. No to za godzinę mieliśmy być już tutaj u teściów. Więc mówię, no to kurczę, bez kawy, no to jak to tak? No musiałam się napić kawy, a tutaj zjedliśmy sobie właśnie śniadanie. Tak, żeby zjeść razem, bo ja lubię z nim jeść. On też, wiecie, podpatruje, ale kurczę, on jest taki niesamowity, bo na przykład, no nie wiem, ubierałamy się czy coś i ja rozmawiałam coś z teściową, to też zaczął pokazywać to, o czym mówiłyśmy, zaczął gestykulować coś, on takie emocje wyłapuje. Świetne są takie małe dzieci, naprawdę, kurczę, człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy, jak one bardzo chłoną emocje, jak chłoną informacje, które tutaj wokół nich krążą. No i to są takie nasze małe lustra, jak to się mówi właśnie na dzieci, że to są nasze odbicia, to są takie małe lustra po prostu. No i jedziemy teraz do domu. Tak go specjalnie właśnie wzięłam teraz, żeby miał drzemkę. Trochę za późno jest, ale po prostu no, dużo miałam różnych rzeczy do wprowadzania do sklepu. Jeszcze mam ogrom tego wszystkiego, ale to już mogę na spokojnie zrobić w domu w większości. A jak nie, no to w weekend sobie tutaj dokończę. I myślę, że już będę miała część rzeczy, które zaplanowałam właśnie ze sklepem zrobione. Teraz cały czas czekam na tą... A cóż tu się dzieje? Oni tutaj coś mierzą. Geodezja. Oj, ile samochodów. Teraz będzie kolekcja wiosenna do wprowadzenia. Najlepsze jest to, że wybrałam wszystkie materiały. Tutaj już się część rzeczy szyję. Jeszcze pometki tam będę musiała jechać albo je pozamawiać przez internet. No zależy, czekam na wyceny. A ja nie wiem tak naprawdę, kiedy się wprowadza kolekcja wiosenna i jesienna. Totalnie nie mam zielonego pojęcia. Więc jeżeli wiecie, to dajcie mi znać. I to chodzi mi właśnie o tkaniny, o ciuchy, o takie rzeczy. Albo napiszę tutaj do Jazz, kiedy się wprowadza takie rzeczy. No bo wiem, że no to trendy makijażowe, no to już teraz ruszyły, tak? No ale, no nie wiem.
A powinnam wiedzieć, nie? No ale to tak naprawdę jest mój dopiero drugi sezon jesienny. W zeszłym sezonie nie wprowadzaliśmy żadnych takich rzeczy, bo jeszcze sklep był zbyt mały. No i wiem, że cały czas gadam o tym sklepie, ale dlatego, że to jest moja codzienność. Ja się tym okrutnie jaram i jest to dla mnie fascynujące, bo, no bo wiecie, bo mogę się spełniać. Ja nie stoję w miejscu, tylko ciągle coś robię. Ciągle nowe współprace, ciągle nowe produkty, ciągle coś wymyślam, co właśnie sobie odhaczam i spełniam. No więc tym się jaram okrutnie i pewnie jeszcze długo będę. No, zastanawiam się, jak to wyjdzie, wiecie co, z vlogowaniem i to w ogóle z wrzucaniem filmików na YouTube'a, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale już 2 razy zapowiadałam, że vlogować nie będę i faktycznie to miało miejsce, ale zostałam zasypana tyloma wiadomościami, że no, gdzieś nawet też mi tego brakowało, więc tak bardziej okrajałam wersję vlogów, że no, nie pokazywałam aż tyle, nie mówiłam też o tylu rzeczach, żeby też, no nie wiem, no im więcej osób mnie tutaj obserwuje, tym więcej wiem, że jest przychylnych, ale także wiecie, są jakieś takie świry, tacy hejterzy, którym się nudzi w życiu, bo to jest fascynujące. Ja zawsze zachęcam Was do tego, żebyście coś robili podczas oglądania moich filmików, szczególnie, że gadam i nie pokazuję nic, tak? Więc możecie sobie wtedy sprzątać, możecie sobie, no nie wiem, no co tam chcecie, no to czy prasować, czy w ogóle jeść śniadanie na przykład, bo to jest bardzo fajne i bardzo mi miłe. W ogóle dziękuję za to, że mi wysyłacie tyle zdjęć, tyle screenów, co robicie, jak oglądacie moje filmy. To jest, ja się tym jaram okrutnie, zawsze. Bardzo to jest miłe. No i słuchajcie, ja Was do tego zachęcam, bo uważam, że tak naprawdę oglądanie YouTube'a to bardzo dużo czasu zajmuje. I nie mówię, że to jest strata czasu, bo każdy jest panem swojego czasu. Każdy spędza wolny czas jak lubi i po prostu może to jest dla kogoś relaks, tak? Ale no jednak tak naprawdę zastanawiając się, jak subskrybujecie kilka kanałów i to są takie kanały, które regularnie wrzucają filmiki, częściej niż na przykład raz w tygodniu, no to jednak tego czasu naprawdę dużo, dużo schodzi, prawda? O, tędy sobie pojedziemy, tędy, tutaj jadę, proszę Pana. No i co? I wiecie, i to, że ktoś ogląda, kibicuje i wiecie, jest tak nie tyle zafascynowany, co ja na przykład jak kogoś oglądam, jakieś kanały, jakieś osoby, to dlatego, że po prostu darzę sympatią te osoby. No i ja nigdy bym nic negatywnego na ich temat nie powiedziała. Nie oglądam ludzi z ciekawości, broń Boże, nie oglądam ludzi z zawiści. Wiecie, z takich naprawdę no, złych, negatywnych emocji, no bo to jest chore. Bo to jest chore, mnie się aż tak bardzo nie nudzi. I szczerze, współczuję ludziom, którzy dla samego hejtowania kogoś oglądają, wchodzą na jego kanał, tak wiecie, z ciekawości, ale takiej tej negatywnej ciekawości. Jejku, jest tyle rzeczy w życiu do zrobienia. Bardzo mi jest żal po prostu takich osób, naprawdę, jest mi mega żal. Wiem, że do mnie też na pewno takie osoby wchodzą, co prawda one się nie ujawniają, ale może to i lepiej, no bo wiecie, no mnie by się pewnie przykro zrobiło, ale takie osoby na pewno też by się przykro zrobiło, bo jak uderzy mnie taka pierwsza fala tego zdziwienia takiego i tych negatywnych emocji, bo ja jestem zawsze okrutnie zdziwiona, dlaczego ktoś jest tak bardzo nienormalny, no bo nie będę tutaj przeklinać, bo wiem, że oglądają mnie też matki, które puszczają moje filmy na przykład na telewizorze i dzieci gdzieś sobie tam biegają, więc nie rozumiem tego, dlaczego ludzie są w ogóle dla siebie niemili. To tak wiecie, ojej, ona ma za dobrze, a wbije jej szpilę. Takie wiecie, jakieś, nie wiem, zaglądanie do portfela, a po co jej tyle chust, a kiedy, do kiedy będzie go nosiła, aż pójdzie do podstawówki, a takie wiecie, a co was to obchodzi? Czy ten mój syn jest usypiany na waszych plecach? Czy waszym cyckiem jest usypiany? Czy to z waszego portfela są wzięte pieniądze na różne rzeczy? Czy na moje chusty? Czy na moje wyjazdy? Czy na mój sklep? No nie. Więc dlaczego? Czasami wiecie, tak trzeba wykazać się odrobiną pokory. I jeżeli widzicie takie niefajne działania w internecie, bo nie mówię u mnie tego nie ma, ponieważ ja sobie z tym radzę. Ja mam też bardzo fajnych obserwatorów, was, którzy zawsze też reagujecie.
Ale kiedy widzicie takie zachowania niefajne w internecie, zareagujcie, po prostu zareagujcie. Napiszcie komuś, że jest debilem, znaczy nie miło, tylko po prostu wytłumaczcie, że nie ma prawa czegoś takiego pisać. Czasami wystarczy jedno zdanie, tak, żeby ktoś się opamiętał. No, bo to jest ważne i na przykład jak napiszą takiej osobie 2-3 osoby, to później ta osoba zastanowi się, co pisze, albo nie będzie pisać. No. Więc wiecie, nie ma sensu, tak kiedyś na przykład było na Pudelku, zauważyłeś to, że był taki ogromny hejt, straszny, ogromny. Teraz pierwsze komentarze, jak się czyta, to jest: ludzie, miłego dnia, wszystkiego dobrego, coś tam. Jest to bardzo fajne, bardzo pozytywne, bardzo przyjemne. Da się? Da się. Tylko ludzie muszą chcieć. No więc i was namawiam do tego, żebyście chcieli, no, zmieniajmy ten świat na lepsze, sprawiajmy, żeby był, no, fajniejszy mimo wszystko, tak? No, pojadę jeszcze prosto, tutaj jeszcze ze dwa zdania wam powiem, bo musiałam tutaj wybrać drogę, czy tą. No, więc, namawiam was do tego po raz drugi, czy po raz trzeci w ostatnim czasie, bo fala hejtu się szerzy ogromnie w momencie, kiedy dana grupa wiekowa zaczyna się internetem interesować. Wiecie, to jest to. Nastolatkowie, osoby na studiach, w pewnym momencie jest właśnie taki przeskok, no i te osoby zalewają YouTube swoimi komentarzami, Facebook, wszystko, Instagram. No i trzeba tłumaczyć, bo to innej opcji nie widzę. No i was do tego gorąco zachęcam. Kończę, moi drodzy, bo teraz będziemy tutaj hamować, tutaj ciągle będą jakieś światła, pewnie długo mówię, odpowiednio na vloga bez cięć. Dziękuję, kochani, że jesteście ze mną, naprawdę bardzo wam dziękuję, ogromnie, bo to dla was nagrywam i wy jesteście takim moim motorkiem napędowym do tego wszystkiego, do działania, do tego pozytywnego myślenia. Tak naprawdę, no, naprawdę jesteście tym ziarenkiem, które ma na to wpływ. O, już, taka droga tutaj niefajna. Dziękuję, kochani, raz jeszcze i do zobaczenia niedługo. Buziaki.